Siandrko, to jest Ziggy i witam was w nowej serii z Out Racerama. Co się naskakałem, żeby to gówno odpalić, to moje. Na poprzednim kanale używaliśmy emulatora z PlayStation 2, czyli coś takiego, że przenosiliśmy gry z PlayStation 2 na komputer. Ale mówiliście mi, że da się zrobić coś takiego z Wii, gdzie Racerama działa lepiej, wygląda lepiej i tak dalej. Zrobiłem to, ale musiałem się wszystkiego od nowa nauczyć i musiałem zrobić jeszcze tak, żeby pad Wii był dobrze przeniesiony na pada od Xboxa. Story mode i weźmy sobie average. Professional to ja się boję w tej grze zrobić, tak szczerze, wiecie? Tym razem nie pominę cutscenki. Racerama. Time to show them what a precision instrument of speed and aerodynamics can do. Tak jest. Ketcha. A i kwestia jest jeszcze tego taka, że ta gra jest po angielsku. Ja wam będę musiał to tłumaczyć podczas montażu. Z jakiegoś powodu jestem na filologii angielskiej. Przynajmniej tutaj przysłużę. Witam w ogóle w pierwszym filmie wakacje chyba? Mam nadzieję, że jak na razie wam wakacje mijają całkiem przyjemnie i tak dalej. Jezu, od razu czuć różnicę, nie? Tak porównując z tamtym emulatorem, co mieliśmy na PlayStation 2. Tutaj to jest od razu ładniej, wszystko wygląda. Jak na razie się nic nie przycina. I właśnie zbieramy gwiazdki, które nam potem będą coś aktywowały, coś coś odblokowywały, teraz nie mogę sobie przypomnieć co, ale trzeba zebrać po 3 gwiazdki z każdego wyścigu. Jak na razie mamy jedną. Możecie napisać w komentarzach, jak tam mam, jak na razie mijałem wakacje, mimo to, że dopiero wam się zaczęły, ale może już coś ciekawego się wydarzyło, prawda, prawda. I właśnie, jeśli chodzi o kwestię tego, czy zrobię wam, bo sporo osób się pytało, czy zrobię właśnie jakiś poradnik z emulacji Racerama, pomyślę, okej? Bo w sensie, bo kwestia jest tego, że nie wiem, czy ja w ogóle powinienem robić poradnik do emulowania gier, bo to w pewnym sensie jest poradnik do tego, jak piracić gry. W pewnym sensie. Ale z drugiej strony na przykład nie ma opcji, żeby zagrać w Racerama, bo Racerama nawet nie ma tak zwanej wstecznej kompatybilności na nowych konsolach Xboxa, czyli że można zagrać stare gry na nowych konsolach Xboxa, a na PC-ta nigdy ta gra nie wyszła. Więc mi się wydaje, że tutaj to jest, powiedzmy, w miarę można wybaczyć się, I guess? Nazwijmy to piracenie tej gry, ponieważ nie ma innej opcji, żeby w to zagrać, nie? Ale oni szybcy są, Boże Święty. No ta gra była bardziej wymagająca niż poprzednie części aut, to pamiętam. I dużo osób mówi, że to jest ich ulubiona część, jeśli chodzi o gry auta. Możecie dać znać, czy wasza też, a jeśli nie, to jaka jest wasza ulubiona część, jeśli chodzi o gry auta? Bo ja możliwe, że się dzisiaj, znaczy podczas tej serii, przekonam do tej gry, ponieważ Racerama mi się ogólnie bardziej podobała, jeśli chodzi o różne rozwiązania i tak dalej, tylko że ja miałem strasznie sobie emulator, przez to mi się wszystko przecinało zawsze, przez to nie potrafiłem jakby docenić tej gry, rozumiecie? I zawsze mówiłem, że Mistrzostwo Słonka są moją ulubioną grą, no ale zobaczymy, może mnie dzisiaj Racerama przekona, znaczy podczas tej serii, Ziggy, nie dzisiaj. Wygrany, pierwszy wyścig. Ale ham. Ej, znam ten dźwięk. Takie dum. O mój Boże, to wujtacek. Nieważne, nic się mówiłem. Then every car in the world will want to come to my school. The Chick Hicks Racing Academy, where they will learn from the best. Me! Oh, and Lightning, when we're through, your gap-toothed buddy Mater will have to tow you out of town in shame, because Radiator Springs will be mine. All mine! You call what they were doing out there racing? Well, we call it cheating. Cheating never got anybody anywhere. Oh, come on. Everybody knows that nice cars finish last. In your dreams, Thunder. What are you talking about, Thunder? Well, you know, because Thunder always comes after Lightning. Yeah. Why do I always fall for that? Wow, jest u mnie dzisiaj w ogóle strasznie ciepło. Jutro ma być jeszcze cieplej. Nie mogę włączyć wiatraszka takiego co mam, bo na tym mikrofonie będzie bardzo go słychać. No i jesteśmy na pierwszym miejscu, pierwszej mapce podczas Racerama. Jest to stadion w Chłodnicy Górskiej. Jak widzicie, od Mistrzostw Złomka się troszeczkę rozbudował. To co narzekałem w ostatnim odcinku, że widownia brzydko wygląda, wygląda teraz cudownie. Zróbmy sobie to. Autocross. Zobaczmy, co to było, bo nawet nie pamiętam. O nie, Jezus, dobra, pamiętam, co to było. Generalnie Drifcior. Każdy odcinek to będzie jedna taka mapa, więc dzisiaj na przykład będziemy mieli stadion w Chłodnicy Górskiej, na następnym odcinku będziemy mieli kolejną rzecz i tak dalej. Muszę unikać, nie mogę się wbijać w nic, muszę jak najszybciej dojechać, tak w skrócie. Ale pierwsze to jest proste.
więc to nie było straszne. Potem będzie straszniej, nie? To od razu mogę wam powiedzieć. Ale zdobędę przynajmniej złoto? Tak. Także lecimy dalej. Jeszcze nie do gwiazdki chciał... O mój Boże, zobaczyłem kochanego kolegę na mapie. Hello, Guido Madaf... O, Guido Kart Racing 1. Kto był na poprzednim kanale, kto oglądał poprzednią serię z Racerami, może pamiętać, z jakiego powodu teraz tak reaguje, jeśli chodzi o Guido Kart Racing i w ogóle wszystko, co jest związane z Guido w tej grze. Ponieważ ta gra naprawdę jest super, jest naprawdę świetnie zrobiona i tak dalej, ale w tej grze niestety zabrakło podczas tworzenia sterów tej gry, ponieważ niektóre rzeczy są tutaj strasznie źle zrobione, jak chociażby Guido Kart Racing. Zobaczymy, czy dzisiaj będę miał przykład tego. Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć po prostu. I ogólnie podczas Guido Kart Racing, oprócz tego, że mamy aż 5 okrążeń, to mamy różne, właśnie jak widzicie, boostery, które nam dodają różne efekty. Na przykład teraz mieliśmy przyspieszenie, co teraz będziemy mieli. Mamy smokescreen, które jest według mnie tak naprawdę najsłabsze, ponieważ jakby się z kimś ścigało, to jest w miarę sensowne, nie? No bo komuś zasłaniasz wizję, a tak to NPC to, no to nie wiem, czy cokolwiek im się dzieje. O, ghost na przykład to jest, że mogę przejeżdżać przez różne przeszkody i one mi nie przeszkadzają. Znowu mam ghosta, okej. Głupi zielony śmieć z pierwszego miejsca oczywiście. Już jest doganiany. Muszę go jakoś machnąć. Ostatnie okrążenie. A może rzeczywiście ten smokescreen trochę działa na te NPC-ty? Bo ja włączyłem ten smokescreen i chłopa gnał do tyłu, więc... O, widzicie? Jakby rzeczywiście mu to przeszkadzało. I koniec. Wygraliśmy. Tutaj nie było przykładu tego, dlaczego ten tryb jest do dupy. Ale uwierzcie mi, dajcie temu trybowi czas. Za pierwszym razem też nie było jakichś większych problemów, z tego co pamiętam. Dobra, aha, to jest foto op. Będziemy robić bardzo fajne zdjęcia i będę mógł sobie takie zdjęcie wykorzystać na przykład na miniaturkę. Musimy pojechać teraz do miejsca, w którym jest wyskocznia, przy której paparazzi zrobią nam zdjęcie. I mam na to też ograniczony czas, jak widzicie. Jakbym z tej strony wyskoczył, to chyba by to wyglądało lepiej, bo tak to jestem nisko teraz. Mogę teraz dostosować, jak widzicie, kąt kamery i tak dalej. Mogę dostosować, co ma robić zygzak podczas tego. A ty chłopie, a babo, co ty tutaj robisz? Zabawne jest to, że wszyscy się wokół ruszają, tylko nie zygzak, nie? Dobra, może być takie coś. Zygzak mrugnął, ale trudno, okej? O, Mia i Tia. Taki foto op zrobiony. A w ogóle, jeśli sobie coś obecnie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia i napicia się wody, bo odwodnienie nie jest niczym fajnym. A tak jak mówiłem wcześniej, jest już teraz tak ciepło, wiele prościej się odwodnić, więc polecam pójść się napić. A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. A ja mam tu fok. To nie są ryby, tylko to są różne możliwości modyfikacji naszego auta. Na przykład mam Dog's Garage, w którym będziemy mogli zrobić co? Aha, no bo ja nic nie mam, bo po prostu nic nie mam. Tak? A nie? Tutaj mogę coś? Okej, dobra, to sobie tutaj bardziej wysunę. Okej. Nie no, bez tego spoilera to zygzak dziwnie wygląda w sumie. Switch Garage. Białopony! O mój Boże! I malowańsko. Kiedy ja zebrałem te wszystkie rzeczy? Pięknie wyglądam, Boże. Life could be dream. A life could be dream. Dobra, to pojedziemy sobie teraz do gwiazdki, bo nam została tylko gwiazdka jak na razie na tej mapie. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy mieli ciekawego do zrobienia. Jest to Mack Track Challenge. Nie mam pojęcia, co to było, ale zaraz się przekonamy. Bo to tu jesteśmy, okej? Okay. Drifting tutorial. O no! Będzie driftowańsko. I tutaj będziemy nabijać sobie punkty poprzez driftowanie. Tutaj tak czy siak wam powiem, że jest delikatne, mam wrażenie, wspomaganie driftowania, ponieważ jak tak się zrobi podczas normalnego wyścigu, to zygzak nie do końca super tak hiper duper reaguje, nie? Na rzeczy. O, nie widziałem, ile muszę punktów w ogóle zdobyć, żeby mieć złoto, tak swoją drogą. Fuck. Znaczy reaguje na rzeczy, co ja powiedziałem. To się reaguje na ten drift, na ten poślizg, nie? W ogóle ostatnio była premiera Baza Astrala. Jak wy to widzicie, to tydzień temu mieliście premierę Baza Astrala. Ja oczywiście nie będę nic spoilerował, ale wam powiem, że byłem i mi się mega podobało, w sensie, bo generalnie to ma być na tej zasadzie, że to jest film, który obejrzał Andy w 95 roku i potem chciał zabawkę z tego na urodziny. I Pixar tutaj bardzo fajnie zrobił, z tego powodu, że mam wrażenie, że po pierwsze ja się tutaj generalnie mniej wzruszyłem niż na... Nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, co to jest za przycisk. A coś odblokowałem ciekawego w ten sposób przynajmniej? Czy muszę to powtórzyć? No, muszę to powtórzyć, dobra. 8000 punktów muszę mieć, żeby zdobyć złoto. Okej. Bo jest generalnie cały czas mówione, że to jest film, który obejrzał Andy w 95 i potem chciał mieć zabawkę z tej bajki, z tego filmu. No i okej, i mam właśnie wrażenie, że Pixarowi to świetnie wyszło, bo ja mniej się na przykład wzruszyłem niż na większości Pixara, kiedykolwiek mam wrażenie. Jest tam dużo takich dorosłych, że tak powiem, tematów i tak dalej, wiecie, o co chodzi, że pracoholizm i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, ale to jest takie typowe, że dzieciak w wieku takim podstawówkowym pójdzie na to i powie: ale super, mamo, ja chcę zabawkę z tej bajki. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale tak ogólnie właśnie widziałem, że jest dużo mieszanych opinii, tak szczerze, jeśli chodzi o ten film. Trochę tego nie rozumiem. Może właśnie to jest też z tego powodu, że jest mniej wzruszenia i ludzie oczekiwali, że tutaj będzie więcej takich, nie wiem, nostalgicznych rzeczy. Mega mi się podobał ten film. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to polecam wam pójść. W końcu jest teraz wolne.
Nie mam pojęcia, co ja tutaj miałem zrobić, tak szczerze, wiecie? Możecie dać znać. Ogólnie polecam, bardzo fajny film, jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zachęcam do pójścia i obejrzenia go w kinach. Mi się udało pojechać na premierę, która była w Polsce w sumie dzień wcześniej niż w USA i bawiłem się przednio. Możecie dać znać w komentarzach, jak już byliście, jakie wy macie opinie odnośnie tego filmu. Dobra, mamy kolejną gwiazdkę na mapie. Co my mamy tutaj? Academy Challenge 1. No to chyba będzie ostatnia rzecz na dzisiaj, tak mi się wydaje. Z naciskiem na to, że tak mi się wydaje. Let's fucking go. Bez żadnej cutscenki, bez niczego, dużo zielonych śmieci. Strasznie dużo zielonych śmieci. A chcę wam tylko przypomnieć, że jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicia na Instagrama Zginazex, wbicia również na Twitcha Zginazex i napiszcie w komentarzach, może coś trudniejszego dzisiaj. Race-O-Rama. To będzie ciekawe do czytania potem, mam wrażenie. W ogóle mam nadzieję. Oj, bo na poprzednim kanale ten film był bardzo dużo wyświetleń. Mam nadzieję, że tutaj też pobijemy przygodę w Chłonicy Górskiej. Mam nadzieję, że pod Race-O-Ramą będzie równie dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, żebym wiedział, że chcecie, żeby dalej była prowadzona ta seria. Znaczy domyślam się, że będziecie chcieli, ale możecie mi jeszcze utwierdzić, zostawiając łapkę w górę. W ogóle mam do was taki challenge. Dobijmy do końca wakacji 2000 subów? Może, może. Co zrobię z tej okazji? Nie wiem. Coś wymyślę, bo na 1000 subskrypcji nic nie zrobiłem, ale na 2000 to wie. I jest, i mam 3 gwiazdki. W ogóle powiem wam, że również już troszeczkę poużytkowałem DC Plus. Możecie też dać znać, czy już użytkowałeś się DC Plus. Ogólnie powiem wam, że jestem zachwycony tą platformą streamingową. W sensie wiecie, o co chodzi, bo na przykład jak mieliśmy kwestię Hannah Montany do tej pory, albo Chargers Veritas, albo wszystkich innych jakichś seriali z DC Channel, nie? Zawsze było na tej zasadzie, że wyszukujesz na przykład Hannah Montanę na jakichś takich stronkach trzecich i on ci oferuje, no, mamy do zaoferowania ten i ten odcinek. A wchodzisz na Disney Plus, wpisujesz Hannah Montana i oni ci pytają, okej, która? I to jest cudowne, Boże Święty, no. Już obejrzałem dużo odcinków Finasza i Ferba. Hannah Montany nie aż tak dużo, jak się spodziewałem, bo zacząłem to oglądać i zrozumiałem, czy zrozumiałem. Zrozumiałem, że kiedyś mi się to bardziej podobało na tej zasadzie, jak większość sitcomów, ale tak to jak na razie jestem naprawdę zachwycony tą platformą. Siema. Bo na przykład Finasz i Ferb jest tak samo super, jak zapamiętałem. Co teraz? Co dalej? Jeszcze coś będziemy mieli w tym miejscu? Czy już się będziemy przenosić? Okej, okay, jakaś gwiazdka. Hudson Student Run. Congratulations, you have made it to the championship race. Czyli to by chyba było w takim razie ostatnie na tej mapie. Bo to jest takie, że gratulacje, doszedłeś do tego momentu. Więc po tym chyba cześć wójcie w ogóle. Miło ci widzieć. Czy to jest ostatnia gra z aut, gdzie jest wójt Hudson swoją drogą? O, to jest, o jak gwiazdka jest w śmiesznym miejscu. No bo co, bo potem będziemy mieli wójty na resorach, gdzie tam chyba zbytnio wójta nie ma. No to na to by wychodziło, że to jest ostatnia gra z wójtem Hudsonem. Okej, okay, to jest kolejna gwiazdka, którą będzie trzeba zebrać, ale tę gwiazdkę już zbiorę. Tak jest. O, zygzak maku i niedzie na dworze. Okej, okay, tu jeszcze trzeba... Będę żałował, że aż tak się cofnąłem po tę gwiazdkę, ale no już trudno. Tutaj będzie jeszcze jedna gwiazdka i się będę mógł skupić na tym, żeby wygrać wyścig. Wójcie Hudsonie, ty się też ścigasz, czemu ze mną gadasz? Mi podpowiadasz. Dobra, mam wszystkie gwiazdki swoją drogą, tak, możemy się teraz skupić na to, żeby wygrać ten wyścig. Wójcie Hudsonie, zostaw mnie w spokoju. Ostatnia prosta i koniec, koniec tego wyścigu. Siema, pierwsze miejsce, wszystkie gwiazdki, jak na razie idzie cudownie. Oklapałem monitor kawą, mamy kolejną gwiazdkę. Czy to oznacza wyścig, czy to oznacza teleportację? To oznacza teleportację. Chawangu, Mac, Radiator Springs. No, zostawimy już na następny odcinek. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama Zginazex, jak również zapraszam was na Twitcha Zginazex i siema na rapacze, yo! Pa, pa!